Witam wszystkich z tej strony Cwietka. Dziś pokażę Wam bitwę na mapie Redshire między klanem Nomi, czyli No More Ideas, i Jumbo, czyli zaciśnij prawą, zaciśnij lewą. Bitwa o prowincję. Powiększyłem nieco mapę, żebyście mogli zobaczyć, gdzie coś gdzie rozstawiający rozstawia. W tą stronę generalnie będą cisnąć lajciki, jeden na otwarcie baczat idzie tutaj, kranwageny pod górkę. Także jak widzicie, taki oto piękny skład z naszej strony. Ja na koncie Winchester Dina. Jak widzicie, chłopaki próbują zająć prawą część mapy. Jumbo pod względem WN8 klanowego zajmuje 44 miejsce w Europie. Nomi no, dochodzi gdzieś tam do 200 w tym momencie miejsca. Tych bitew klan jeszcze ma mało, ale z sukcesami. Chłopaki od razu tutaj próbują przewagę zrobić na tej lewej stronie. Tutaj pierwszy błąd przeciwnika, te czołgi E5, które zostały w środku, to teraz jak wystawione jak na talerzu. Pamiętajcie, że my oczywiście musimy tutaj atakować, ale jeżeli gralibyśmy, powiedzmy, obronę na górnym kapie, to zawsze podczas bitew w Clan Warsach, to ta strona mapy daje nam przewagę bicia na kapa, niespecjalnie jest gdzie się na nim schować. Tak jak widzicie, chłopaki przestawiają artylerię, w razie gdyby chcieli nas tam skapować, no to spokojnie Arta może wszystkich wyciągnąć, zdekapować. Tutaj przestawia się ewentualnie na taką właśnie sytuację. I póki co taki mały pad. Wszyscy zajęli swoje pozycje, jak widać. Jumbo wcale się nie musi spieszyć. To oni się bronią, także to my musimy atakować. Na ten moment mamy w zasadzie wyspotowane wszystkie czołgi wroga. Podejrzewam, że gdzieś tam z tyłu ten niewyświecony to artyleria. I jak widzicie, takim składem Jumbo próbuje bronić swojej prowincji. Grałem na szybko, szybkimi czołgami. Tutaj wszyscy są, jak widać, na minimapie rozstrzeleni, także chłopacy już tutaj, że tak powiem, bez mydła próbują zrobić sobie przewagę. No i w tym momencie robi się ciekawie. Thank you.
I tutaj to, co najważniejsze, dobijanie czołgów. Chłopaki przy wyjeździe likwidują te bardziej miękkie cele, także wszyscy skupiają się na czołgach, które strzelają szybciej i są łatwiejsze do przebicia, eliminują lufy. No i już w tym momencie można stwierdzić, że prowincja jest nasza. No i piękny strzał na koniec artylerii. No i to by było na tyle.